Halo, tu Polsat. Jesteśmy po trzech pierwszych odcinkach. No i tutaj te wyniki oglądalności nieco być może zaskakują, ponieważ okazuje się, że na pierwszym miejscu jest program Dzień Dobry TVN, potem właśnie Halo, tu Polsat, a potem Pytanie na Śniadanie. Jak Wy się na to zapatrujecie? W ten weekend Pytanie na Śniadanie miało wspaniałą oglądalność powyżej obu programów, które Pani wymieniła, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Bardzo się cieszę, że się pojawia konkurencja, bo to zawsze mobilizuje wszystkich, którzy tworzą program śniadaniowy. No życzymy oczywiście im wszystkiego dobrego, powodzenia nieustająco. A czy to troszeczkę mobilizuje Was jako prowadzących, to pojawienie się nowej telewizji śniadaniowej? My mamy swoje plany na jesień i już się nie możemy doczekać naszego nowego studia, naszych nowych cykli, które się pojawią, nowych osób, które będą się także cyklicznie pojawiać. Więc myślę, że powinnam się skupić na tym, co sama robię i cała nasza drużyna. Czyli nie podglądacie innych? Oczywiście, że podglądamy. Oczywiście, że podglądamy. I oczywiście, że o tym rozmawiamy. To jest naturalne. To jak wrażenia po debiucie Maćka Dobora w Dzień Dobry TVN? Przepraszam, ale nie oglądałam ze względu na to, że byłam na wyjazdowym naszym programie. No i nie udało mi się.